What I did, the choice I made, I did it for us. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale, to jest The Long Dark, materiał numer 14. Moi drodzy, dostaliśmy nową wytyczną. Generalnie wracamy na zaporę Cartera. Problem jest tego typu, że mamy cały ekwipunek zawalony. Musimy tutaj wyrzucić sporo rzeczy. Kurczę. O matko i córko. Nie będziemy tego na razie, ale to wszystko kurde waży. Nawet te portki, czas zbierania 30 minut. Generalnie jak widzicie, strasznie w polutku idziemy. Ale to tak nie może być. Musimy tutaj coś powyrzucać. Opuśćmy to wszystko. Żeby trochę mniej ważyło to wszystko, chociaż tutaj co tu mam jeszcze, trzeba coś powywalać, wiecie. upuśćmy te napoje, one sporo ważą. I te fasolki. Tu mamy rację żywnościową, 1700 kalorii. ,3 to waży, to aż 0,5 kg. Masło orzechowe jest bardzo cenne. To sobie zostawimy, ale trzeba jeszcze coś wywalić. Wywalamy tą linę. Dobra, już możemy biec. W razie W. Na razie tutaj już nie wrócimy. Czekajcie, my generalnie mamy się udać teraz. A wiecie co, jeszcze my tutaj poszedł. Strzały nad jeziorem, musimy to zbadać. Tutaj w tym domku się odpoczniemy. Zbierzemy tą skrzynkę i udamy się do zapory Cartera. W ogóle naszym celem jest, aha, tutaj musimy jeszcze wilka jednego załatwić. Odstrzel wilka w regionie Jezioro Tajemnic. Naucz się wytwarzać przybory wędkarskie i łowić ryby w Jeziorze Tajemnic. A kampania główna, wejdź do środka zapory w nocy, gdy na niebie widać zorze. Okej. Okay. To ruszamy zatem. Ruszamy najpierw tutaj zbadać te strzały. Powiem wam, że gra może wydawać się nudna z perspektywy oglądania, ale jak się gra, naprawdę polecam, tytuł jest świetny. Niestety nie mogliśmy już wrócić do chatki trapera. Z traperem się już chyba więcej nie spotkamy, więc... Zwróć uwagę, że nam temperatura szybko spada, cholera. Dlatego, że brakuje nam tutaj sporo ciuchów. Chociażby czapkę, rękawic. No i generalnie premia do ciepła tylko 10 stopni mamy. Niestety niedźwiedź zrobił swoje, rozszarpał nam ubranie. Będę wycinał te nasze spacery. Jesteśmy tutaj już przy kolei. Niestety tutaj nie ma przejścia. Musimy chyba przejść naokoło, bo chciałbym tutaj do tego jeziora przejść i zbadać te strzały, które tam miały miejsca. Nie wiem, czy to jakieś zadanie jest poboczne, czy coś. Zbadamy to. W każdym bądź razie zaczyna świtać, więc jest o tyle dobrze. Zwróć uwagę, że już nam troszkę ciepłoty uciekło i wytrzymałości, niestety. Oczywiście można tutaj by było chyba prawdopodobnie przejść przez te skały. Przez to wzniesienie tutaj. Chociaż nie wiem, czy to się da. Czy to nie jest czasem za wysoko po prostu. Oj, może się uda wejść. Ej, chyba jednak nie. Chyba jednak tędy nie przejdziemy. Okej, udało nam się przejść przez
przez wzniesienie, tylko obawiam się, że tutaj możemy sobie narobić krzywdy. O kurde. A trochę to nie bardzo. Spróbujmy tędy przejść. Mały ten i mogę sobie połamać nogi. Dobra. No jak nadgarstek skręcony? No ja pierdziu, co to ma być? Mam jakieś lekarstwo? Akurat nie lekarstwa mam. I to w brud. Dobra, jesteśmy prawie, moi drodzy, przy tym jeziorze. Także może już nie będę wycinał, chociaż ja wiem. Jestem bardzo ciekawy, co tam znajdziemy ciekawego. Wrócimy się następnie do chatki, ogrzejemy się, zjemy coś, odpoczniemy i będziemy się kierować do tej skrytki, a następnie do tamy, więc taki odcinek dzisiejszy będzie. Dobra, już jesteśmy przy jeziorze. Zbadajmy, nie wiem jak mam zbadać strzały, które tutaj dobiegły. O kurde, tam są jakieś chatki. Ohoho. Wiecie co, pójdziemy tam. To nawet są chatki na jeziorze. Nie wiem czasem, czy tu nie będziemy mogli łowić. Jezioro Tajemnic, wejście zachodnie. Wiecie co, zapomniałem o tym, że musimy wilka załatwić. Zbadajmy te chatki, bo może tutaj się żymniemy, odpoczniemy. A w tych chatkach zielonych przypuszczam, że możemy łowić ryby. Chyba, nie wiem, zobaczymy zaraz. A te strzały to dobiegły tutaj, widzicie? Udało ci się znaleźć notatkę z informacjami o możliwych działaniach leśnych głosów wokół Jeziora Tajemnic. No strasznie tutaj dużo mamy tych chatek, takich zielonych, na jeziorze. A, tu jest jakiś chyba wilk. Wiecie co, mam nadzieję, że lód się nie... A, ty nad jeziorem. Shit. Looks like someone found trouble. Podążę śladami, wiecie co, weźmy. Weźmy te piórka, może się przydadzą. Podążaj śladami. Mamy nowe zadanie. Przepraszam. Strzały nad jeziorem. Dobra, to jest jakaś misja poboczna. Tu się ślady urywają? Nie. O, shit. Just leave me alone. I'm not opening this door for anyone. It's okay. I'm not here to take anything from you. Are you with the Forest Talkers? I am, but I'm not letting you in. They killed my friend. How do I know you aren't one of them? You don't, but I'm not. Name's Mackenzie. And I'm way too stubborn to just leave you out here all by yourself. You'll have to trust me. Seems like I don't have much of a choice. We left most of our supplies at the old logging camp while we fished here. Can you get them for me? I can try. There's more. In that abandoned dam, we found evidence that proves there shouldn't be logging in Mystery Lake. I need that evidence. Documents nobody wanted to be found. We hid them until we could retrieve them. Under a floor tile at the bottom of the stairwell. If you can help me get the documents back, well, it'd be a huge win for the environment. If you care about, you know, living in the world. I have a feeling the world has bigger problems right now, but I'll see what I can do. Here's the key to the trailer where we stashed our supplies. I'll slide it under the door.
No pięknie. Znajdź torbę z zapasami w przyczepie obozowisku Drwali. Iść do zapory. Kurde, mamy tutaj masę zadań. A, tutaj jest. Strzały nad jeziorem. To mamy skrytkę. Dobra, pójdziemy tam. Tylko czekajcie. Ranny trapper. To zadanie mamy wykonane. Najlepsza obrona to mamy wykonane. Stosunek sygnału do szumu mamy wykonane. To mamy wykonane. Albo to są misje kampanii. A tutaj mamy misje poboczne. Skrytka leśnych głosów. Jezioro tajemnic. Strzały nad jeziorem. Znajdź torbę z zapasami w przyczepie w obowiązku Drwali. Skrytka tajemnic napisana w okolicy jeziora tajemnic. Szkoła przetrwania. Tu musimy tego wilka odstrzelić. I tą herbatkę zrobić. Here's the key to the trailer where we stashed our supplies. I'll slide it under the door. I'm working on it. Wiecie co? Chciałbym skorzystać z chatki, bo może byśmy się tutaj... O, otwierać możemy to. Wow! Spoko, może sobie tutaj odpoczniemy. Nie wiem, czy tej chatce będzie w ogóle jakieś łóżko, ale mamy materac. O, jest. Wypijmy to, to po pierwsze. Muszę szukać w każdym razie ciuchów. Ale tutaj jednak, ale łóżko jest, dobra. Tutaj chyba ogniska nie jesteśmy w stanie. O, tkanina. Szkoda, że tutaj nie możemy rozpalić ogniska chyba. O, mocno zużyta kurtka miejska. Czekajcie, zbierzmy to. Zobaczmy. Słabiutko. Nie napraw, ale zbierz. Tutaj się jednak zagrzewam. To prześpimy się z 2 godziny. Spoko, zagrzałem się. Sorki. Tylko jestem przeciążony, więc musimy tam coś wywalić. A, matko, córko, tych szmat mam tyle, że... Ja sobie tutaj te szmaty zostawię. A tutaj jeszcze mamy coś, o widzicie. Jest, mamy te rękawice. Zużyte, a możemy to naprawić, nie? Dobra, rękawice mamy, super. Jeszcze czapka jest potrzebna i szalik jakiś. Zero pół kilograma, musimy znowu coś wypierdzielić. Patyki. Dobra, mniej więcej to tak będzie. Opuszczamy chatkę, to troszkę żeśmy się zagrzali, troszkę żeśmy coś zjedli. Teraz się udamy do tej chatki prawdopodobnie. Tylko pytanie, jak tam skręcić, czy będziemy musieli tędy przejść. Czy tędy, chyba tędy. Dobra, lecimy. Pytanie, czy ja w ogóle przejdę po tym lodzie. Jestem bardzo ciekawy, czy możemy wejść do tej chatki. Dostaniemy informację, że lód jest cienki, żeby wrócić. Generalnie... Tu czekajcie, a tędy dojdę. Może tędy przejdźmy.
Dobra, jednak się chyba da po tym chodzić. Lód był cienki na opuszczonym torfowisku. Tutaj jest trochę lepiej. Wiecie co? Jeszcze muszę zapolować na wilka. O, jest wilk. Dobra. O, tu są jakieś kolejne chatki. Kurde. Więc takie odległości tutaj nie trafię, cholera. Dobra, zostawmy w spokoju. Czego nie mogę biec? Znowu coś jest, jestem przeciążony czymś, czy co? Zobaczmy ten pistolet z racą, bo nie wiem jak to działa. Strzelmy jeden nabój. A. No tak, bo to się do góry wyszliwuje. Wiecie co, połowimy sobie ryby. Do karabinu. Ej, kurde, tu mamy masę rzeczy. Nawet tkaniny. Możemy zapalić w piecyku, mamy drewno nawet. Przeręber. Zamarznięty 100%. Nóż myśliwski, o. This pack is getting too heavy to carry. Młotkiem to chyba trochę głupi pomysł. Liczba godzin wędkowania. Godzinę tracimy tutaj na wędkowanie, ale może się uda coś złowić. Świeża sieja kanadyjska. Kilogram 82. Fajne, fajne. Coś tu miałem chyba zadanie złowić coś, tak? Dobra, łowimy dalej. No teraz chyba nic nie złowiłem. O kurde, trochę kiepsko. ...182. Czego nic nie mogę znaleźć? Co strasznie nam spada tutaj... Kurde, ciemno się zrobiło. Shit. Dobra, to ja sobie zapalę tutaj w piecu jednak. Katalizator 5. Dobra, rozpalmy to. Looks like it worked. Ile tutaj złowiliśmy tych rybek? 360, jeszcze muszę jedną rybkę złowić. I może zadanie się nam tutaj zakończy. Kurde, czuję się zmęczony. Ale ewentualnie możemy się tutaj przespać, nie? Trzynaście minut do ukończenia.
tutaj drewna w okolicy żadnego nie ma. Nawet nie będę szukał, ale muszę jeszcze jedną rybę znaleźć. Przerębel nam zamarzł. Więc musimy się napić. I coś zjeść. Nie mam nic do dodania, cholera. Ale muszę jeszcze jedną rybę złowić. Jest. 2,83. Naucz się wytwarzać przybory wędkarskie. Ukończono cel. Wiecie co, abyśmy sobie mogli tutaj rybę usmażyć? O, o, o. 42 minuty do ukończenia. Trochę kurczę długawo. Shit. Dobra, w międzyczasie sobie wiecie co, można naprawić jakąś rzecz. Naprawa trwa 38 minut. To akurat nam się ryba ugotuje, upiecze. Ugotowana, jedz. Uuu, ile kalorii. Dobra. Kierujemy, zadanie wykonane, tak? Tutaj o to mi chodziło, żeby to wykonać. Kolejne lekcje szkoły przetrwania. Dobra, odstrzel tego wilka. Kierujemy się tutaj, do tej chatki. Tutaj nie mogę chodzić, wiecie co, wywalimy te ryby. Zmęczenie nam doskwiera, ale tutaj do chatki zaraz dotrzemy i się prześpimy. Ale w tej chatce jeszcze można oczywiście coś sprawdzić, czy znajdziemy może jakąś amunicję. Pusto. Pusto. Tutaj nie było niestety tych żadnych naboi. Ale już jesteśmy prawie na miejscu. Dobra, dotarliśmy do chałupki. Czas się tutaj zagrzać, przespać przede wszystkim, bo mam mało energii. Zobaczymy, czy jakieś ciuchy zostały, bo nie pamiętam. Przepraszam, i ruszamy dalej. O kurde, ciemno tu strasznie. Ale od czego mamy lampkę? O, widzicie, tu nam zostały jakieś katalizatory, środek antybakteryjny, przeciwbólowe, złomy, flara, pusto. Poszukamy, znaczy full, tak, generalnie sobie zapalimy piecu, tylko żeby miał podpałkę. A możemy podpałkę z gazety stworzyć. W sumie to, tego nie potrzebuję. Improwizowany nóż. Lampa naftowa, wiecie co, ja muszę o właśnie, przerobić 2 godziny aż. Aż się nam skończyła ta. A ja chyba paliwa nie mam, nie? Zaraz będziesz spać, tylko czekajcie. Coś tam zostało tego paliwa, ale fest.
Paliwo brak. Oj, to kurde, kicha. What have we here? Muszę chyba coś znowu przygasa nam cholera. Shit. Ale czekajcie, bo ja nie tracę tego przecież. Dobra, nie tracę przecież, nie muszę palić w piecu, bo nie tracę ciepła. Potem idziemy spać. Z 8 godzin. I będziemy ruszać dalej. Ta chatka to wybawienie. Skarpetki akurat nie chyba mam, nie? Tak, skarpetki mam. Gorzej z nogami i z czapką. O! Czyżbym mógł założyć nowe spodnie? Nie. Dobra, moi drodzy, opuszczamy tą chatkę oczywiście. Sporo tych rzeczy nam zostało. Jeszcze się napiję. To jest zepsute już. Stara czekolada. Dobra. Ruszamy dalej. Ruszamy dalej. Nie traćmy czasu. Myślę, że jak tędy pójdziemy, to przejdę, ale no, zobaczymy zaraz. Wiecie co, to właśnie może być problem z dotarciem do tamtej lokacji. No, ale postaram się. Ja sobie może zapiszę grę właśnie, w razie W to sobie wczytamy. Co, miałem pułapkę na królika. I zapomniałem, że... Zapomniałem o niej całkiem, a chyba mamy królika złapać. Na pułapkę. Powiem wam jedną rzecz. Mało wartościowe jest to mięso. Czy to z królików, czy to z jeleni. Dużo waży, mało daje nam energii. Generalnie kiepsko. Lepiej jakiegoś batonika wziąć, który waży 10 gram. Nie wiem, czy ja w ogóle tędy przejdę, cholera. Bo tu jest ścieżka do tego. Dobra, wiecie co? Musieliśmy tutaj przejść. Cofnąć się z tej ścieżki i przejść obok tej góry. Mam nadzieję, że tutaj dotrzemy właśnie do naszego celu. Możemy trochę pobiec. Strasznie powoli nam się ta regeneracja uzupełnia. Ale myślę, że tędy chyba przejdziemy, kurde, czy nie? Jak to będzie skarpa, to lipa. To będę musiał tędy przejść. Bo tam jak głupi skacze. O kurwa, co to za wycinka jest? O cholerka. A troszeczkę zbłądziłem. Kierujmy się w prawo. Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu. Dotarliśmy do jakichś chatek, kontenerów.
takie kółeczko de facto zrobiłem. I tutaj mamy zaraz tą skrytkę. To może tą od skrytki zaczniemy. No tutaj prawdopodobnie gdzieś jest. Zaraz ją znajdziemy, chyba że na górze. I w jednych z tych chat mamy coś odszukać, tak? No gdzie ta skrytka jest? Jest! Dobra, mamy ją. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś ubrania. Found it. Sound like some kind of indie band. Odblokowaliśmy osiągnięcie. Zestaw do czyszczenia karabinu. Racje wojskowe. Mocno zużyte rękawice narciarskie. Misja zakończona powodzeniem. Grupa ekodziałaczy o nazwie... Czekajcie. O, mamy tutaj misję wykonaną. Strzały nad jeziorem, znaleźć torbę z zapasami w przyczepie w obozowisku Drwali. Idź do zapory i weź stamtąd dokumenty. Szukaj pod luźną płytką podłogową u dołu schodów prowadzących do części administracyjnej. Dobra, te rękawice, które tu mam, są do wywalenia. Co tu jeszcze? Racje żywnościowe nam wpadły. Kurczę, nie pamiętam co jeszcze. Aha, nie. Dobra, nieważne. Otwórzmy tą chatkę teraz. W zasadzie fajna, gra jest powiem wam świetna, bo możemy wykonywać misje też poboczne, między innymi. Może zacznijmy od tej po lewej stronie. Obozowisko Drwali. No tutaj może odpoczniemy, przyśpimy się, co? Chociaż tej energii cieplnej, że tak powiem, mamy dużo. Wonder if this is any good to eat. Zimne. Indiański sweter. Czekajcie, czy ja potrzebuję indiański sweter założyć? Ale ciepły. O kurde, ale waży też sporo. Czynność. Zbierz tkaninę, 30 minut to będzie trwało. Teraz ten indiański sweter sobie naprawimy. Chociaż 96%, daj, kurde, ciepły ten sweter jest. Skumaj, że mamy plus 13 do ciepłoty. Książka, muszę te dokumenty przeszukać, tak? Aj, nie muszę pić, ale mi się trochę napełnia też brzuch. Zapasy leśnych głosów. To ja mam to zdobyć? Zapasy leśnych głosów? Aha, znajdź torbę z zapasami w przyczepie. Dobra, mam to. Rękawice z Polaru. Prześpię się 4 godziny, trochę energii odzyskać i... Ale wiecie co, jeszcze można by pozostałe chatki przeszukać. Tylko nie chcę, żeby było... O, cholera, noc. Dobra, wiecie co, zrobimy inaczej. Prześpimy się do rana, nie chcę chodzić po nocy. Ale zbadajmy jeszcze pozostałe chatki. A, tylko tamta była zamknięta, ale miałem klucz. No tutaj cholera. Flary będziemy zapalać?
bateria, shit. Stary śpiwór, w końcu jakiś śpiwór znalazłem. A śpiwór mam, ale... Generalnie pusto tutaj. Komiara! Kuźwa, jak ja wyglądam teraz, jak jakiś bandyta. Kurde bela. Opuścimy przyczepę, jeszcze zaglądniemy do kolejnej. Tutaj byłem, tu jeszcze jedna jest przyczepa, dobra. To się tak udało, w sumie... Na chybił trafił. Odszukać te przedmioty drwali. Tego nie potrzebuję, mam multum takich rzeczy. Dobra, kierujemy się teraz do zapory. Chociaż miałem się jeszcze przespać. Zapomniałem. Jestem wyspany. Kierujemy się w stronę tej tamy teraz. Już prawie jesteśmy na miejscu. Mieliśmy tutaj dotrzeć w nocy. Jest noc, ale zorzy polarnej nie widzę. Więc nie wiem, co się kurczę stało. Czy jest za wcześnie, czy za późno. No i niestety też wilka żadnego nie spotkałem. Trochę mnie to niepokoi, bo chciałem też to zadanie wykonać. Carter Hydro Energy. No, trochę szkoda, bo tego wilka bym jeszcze załatwił. Jakiegoś. Ale i tak będę się musiał wrócić jeszcze i zanieść leśnikom. O, tu jest wejście, przepraszam. Leśnikom. Ej, kto się tam pali? Ej, ten gostek tam jest. Nie wiem, czy pamiętacie. Ale jaja. Gość się znowu tutaj pojawił. Już nas śledzi, cholera. Podejrzany ta osoba trochę jest. Oh, Mackenzie. So you're still alive. Ta. Methuselah. You appear in the strangest places. You've left your mark. And have overcome great odds so far. But... This part of the world still holds some secrets. I'm not sure this is the right time for... There are still stories that need to be told if you wish to play a part in them. There is always time for that. But if you are in a hurry, by all means go. Nobody would fault you for continuing your journey. Onward. You know, it's been a hell of a slog. Died more times than I care to count. It couldn't have been easy for you either. You seem strangely calm about the hostility in this place. I have wandered these paths a long time, friend. I was a walker, now I'm a watcher. I'm here to observe these times and help where I may. As strange as it is to run into you again, good to find a familiar face in all this frigid wilderness. And keep to your paths.
If this is a reckoning, as you say, I hope ours cross again. Dobra, fajnie wszystko. Ale nie ma zorzy polarnej. A miałem się udać w nocy. Bo tak czy siak muszę tutaj zdobyć te rzeczy, o których chciał ten gostek, który siedzi. O, to są chyba nasze rzeczy. Dobra, czekajcie, to jednak wywalimy chyba, bo to zamarznięte. Wszystko zamarzło, to się nie ma co dziwić. Dobra, zbierzmy to, co tam chciał. Tylko problem jest tego typu, że nie mam tutaj światła, ale mam flarę. Świetnie. Dobra, teraz pytanie, co my tu mamy znaleźć. Wejść do środka zapory w nocy, gdy na niebie widać zorze. Ale tutaj, kurde, nie było zorzy widać. I do zapory wejść stamtąd dokumenty. Szukaj pod luźną płytką podłogową u dołu schodów prowadzących do części administracyjnej. Luźną płytką u dół schodów. Tutaj chyba gdzieś była jakaś luźna płytka. O, proszę bardzo. Dokument leśnych głosów. Wróć do leśnego głosu w chacie nad jeziorem. Matko. Wracamy tam? No nie mamy wyjścia za bardzo. Co? Nie mamy wyjścia. Chcemy to zadanie wykonać. I tego wilka jeszcze byśmy przy okazji załatwili. To jest zamknięte. Wracamy, ale tylko ja bym się zrzemnął. Akurat ta amunicja mi się przyda. Myślę, że dojdziemy z tym, z tą energią, co mamy. O, wełniany toczek. Dobra, jeszcze to naprawimy. To też możemy naprawić. A, po ciemku nie możemy, tak. Po ciemku nie da się naprawiać w tej grze przedmiotów. Patrzcie, jak fajnie wyglądamy. Obcisłe leginsy i buciory. Dobra, moi drodzy, widzimy się u tego trapera. Zanieśmy mu to. Na szczęście mam zapas tutaj ciepła. Wytrzymałość nam spada, ale myślę, że damy radę. Dobra, mamy wilka. Ktoś tam wpierdziela. Może uda się go trafić. Ajajaj, nie dało się, ale musimy gościa dopaść.
Musimy go się dopaść, bo muszę wykonać zadanie. Gdzie on poszedł, kurde? A jest tam, dobra. Tak to nie trafię, cholera, w życiu. Trochę spartuliłem, bo kurde. Gdzie ten wilk uciekł? A, i to może na innego zapolujemy. Ten nam uciekł. No, wracamy na ścieżkę. Dobra, w końcu dotarliśmy do tego nieznajomego. Czy to raczej jakiś ekolog? I've got your supplies and those documents you wanted here. O, nie śpi. Hey, that's great. Thank you. But I hope you understand if I ask you to just leave them outside the door. Połóż zapasy, zbierz amunicję. Right. Leave it all here for you, just like you asked. Thank you, stranger. You may not care, but you've made a huge difference to our cause. Odwiedź jutro chatę nad jezioro. Nowy cel? Matko. Poczekamy do jutra, bo i tak muszę tutaj zapolować na wilka. Odwiedź chatę jutro nad jeziorem. Moi drodzy, to byłoby na tyle w tym materiale. W następnym odcinku pogadamy z tym traperem, z tym ekologiem. Misja prawdopodobnie dobiegnie końca. Także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Hej, hej.